Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Gdzie masz swój medal? Żonie oddałem, także robi sobie zdjęcia. Ja się jeszcze na niego napatrzę, także... Zresztą już masz z zeszłego roku, nie? Co to jest? Już wrażenia tego pierwszego nie ma. Nie, jest ogromne wrażenie. Takie mecze, no to dobrze, zdarzyło się drugi raz pod rząd, ale gdzieś cały czas jest ta świadomość, że to może być ostatni taki wielki mecz, który się rozgrywa i my wszyscy podchodzimy do takich meczów właśnie z takim podejściem, bo mimo tego, że od 3 lat Zaksa robi niesamowite rzeczy w Lidze Mistrzów, to trzeba gdzieś z pokorą podejść pewnie do kolejnych rozgrywek i na pewno gdzieś nie myśleć o tym, że my tutaj po raz kolejny to zdobędziemy, tylko trzeba będzie to bardzo ciężką pracą wyszarpać. No dzisiaj się bardzo cieszymy, ja tak nie za bardzo wiem co powiedzieć. No ogromne wzruszenie, bo ten sezon był niesamowicie ciężki, myślę, że zdecydowanie najcięższy w moim życiu, ale kończymy to z pięknym, złotym medalem, który my się zapamiętamy do końca życia. Rzecz jasna, to poprzednie pytanie zadałam żartobliwie, bo wyobrażam sobie, że oprócz zawieszenia tego medalu na szyi, to też czuliście olbrzymi kamień z serca po tym, co się działo w finale Mistrzostw Polski, prawda? Oczywiście. No, mieliśmy bardzo trudne momenty w finale Mistrzostw Polski W tym właśnie momencie no, nie udało nam się odwrócić tego, bo my gdzieś specjalizowaliśmy się w tym, że w trudnych momentach odwracamy, nawet jak wygląda, że już po nas, to my potrafimy wrócić do gry. Oczywiście trzeba oddać Jastrzębiu, że zagrali świetnie, zarówno te finały, jak i dzisiaj. Myślę, że dzisiaj była zdecydowanie większa presja z naszej strony i to przyczyniło się do tego, że Jastrzębianom już nie grało się tak łatwiej, ale ogromny szacunek, bo mieli również kilka momentów, gdzie wydawało się, że są złamani i że już to pójdzie na spokojnie. A tak jak w czwartym secie, myślę, że najlepszy przykład, potrafili odwrócić, potrafili się sami nakręcić, więc no, niesamowita drużyna, która zasłużyła w 100% na to, żeby grać w finale, ale to my się dzisiaj cieszymy i to jest dla nas najważniejsze. Jak pracował z Wami Thomas Samel w UO, żeby przygotować Was w ten sposób i żeby nie powtórzyć tego, co się wydarzyło 10 dni temu? Tak naprawdę wielkich rozmów nie było. Oczywiście mieliśmy spotkanie w szatni, każdy gdzieś tam powiedział kilka słów od siebie, ale jakaś wielka przemowa nie nastąpiła. Gdzieś jesteśmy na tyle doświadczonymi zawodnikami, że z tymi porażkami mamy do czynienia tak naprawdę na co dzień. Tak wygląda życie sportowca. Ważne, żeby szybko wracać, kiedy się upadnie i wygrywać. No, nie da się wszystkiego wygrać i my w ogóle nie mamy z tym problemu. Nie podchodzimy do każdej finałowej rywalizacji, jakby miała stać się tragedia, jeśli przegramy. Zdarzył nam się słabszy moment i przede wszystkim bardzo dobry czas gry Jastrzębian. Przegraliśmy w Polsce, ale dla mnie to, co się dzisiaj stało, jest trochę ważniejsze. Jaka jest tajemnica Zaksy? Nie macie najwyższego budżetu w lidze, nie macie najwyższego budżetu, jeśli chodzi o chociażby porównanie do Ligi Włoskiej. Co takiego jest w tym zespole? Nie mam pojęcia. No myślę, że przede wszystkim dobór zawodników, to jakie transfery robi ten klub, bo no rzadko zdarza się przypadek, że ktoś przychodzi do Zaksy i gra słabo. Ten klub buduje zawodników grających na najwyższym poziomie, jaki można sobie wyobrazić. Wszystko jest ułożone tak naprawdę. Każdy zna swoje miejsce w drużynie, każdy wie, że można na niego liczyć. Gdzieś jak jesteśmy razem na boisku, to trzymamy się razem mimo trudnych momentów i to pokazaliśmy najlepiej dzisiaj, bo po tym finale Plus Ligi było bardzo ciężko wrócić, a nam się to udało. 500 000 euro w porównaniu do 20 milionów, które z tego co pamiętam dostaje się za wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów. Patrząc na ten gigantyczny sukces, po raz kolejny zapisaliście na swoim koncie, to chyba trochę mało, nie? No, nam ciężko się wypowiadać, oczywiście też trzeba brać pod uwagę popularność danego sportu. My robimy wszystko, żeby tą siatkówkę gdzieś promować i to jest nasze zadanie gdzieś. Wszystko, co będzie dookoła, to właśnie takie mecze, takie polskie finały. Myślę, że będzie to budowało na przyszłość tą dyscyplinę. No, reprezentację myślę, że mamy bardzo dobrze gdzieś rozreklamowaną i te wszystkie mecze reprezentacyjne są oglądane przez bardzo duże grono kibiców. No i tak, no oczywiście, no, jeśli się to porówna do piłki nożnej, to wydaje się mało,
ale co my możemy zrobić? No, staramy się grać jak najlepiej, jak najwięcej wygrywać i może kiedyś dorównamy piłkarzom w tym, może już nie chodzi nawet o zarobki, ale bardziej o... tak, no wiadomo, ale taką rozpoznawalność i... Ale to no, nie ma co naciskać, no, nie ma co nikogo zmuszać do tego, żeby kibicował w siatkówce. Może kilku dodatkowych kibiców po tym meczu, po niesamowitych emocjach gdzieś otrzymaliśmy, ale na spokojnie, gdzieś nie spinamy się na tego typu tematy. Do kogo wysłałeś pierwszą wiadomość po ceremonii? Właśnie wziąłem telefon do taty, napisałem dziękuję. Za co? Za medal, za emocje i za... I że jest ze mnie dumny. Ja mu podziękowałem. A jesteś z siebie dumny? Bo wydaje mi się, że twoja historia, jeśli chodzi o poprzedni sezon, to jak się rehabilitowałeś, to jak trener Samuel Wło postawił na ciebie w finale, jest bardzo znaczące. Bardzo zależało mi na tym meczu. Myślałem o tym meczu przez 8 miesięcy, kiedy nie było mnie, nie byłem, nie grałem. Później wróciłem, to marzyłem o tym, żeby był ten mecz, żebym był w tym meczu i żebym grał. Kiedyś spotkałem taką osobę, która mi powiedziała: uważaj, o czym marzysz, bo jakby się to gdzieś medium wtedy się ściąga. No i dzisiaj o tym myślałem właśnie, że marzyłem o tym, żeby był ciężki mecz. Jakby chciałem, żebyśmy pokazali, że możemy, że w 10 dni zmieniliśmy siebie jako drużyna, że byliśmy innym zespołem niż przez 3 mecze o Mistrzostwo Polski. Co prawda nie musimy nic nikomu udowadniać, bo jesteśmy drużyną wartościowych graczy, ale tak po prostu czysto, nie wiem, powiedzmy, patrząc w lustro, chcieliśmy zaprezentować się dzisiaj tak, żeby Puchar Europy jechał znowu do Kędzierzyna, żebyśmy byli usatysfakcjonowani z siebie, bo po to tu przylecieliśmy. Jak dużo męskich rozmów było w szatni po tym finale Mistrzostw Polski? A może nie było żadnej, bo wy znacie siebie, znacie wasze możliwości i macie już to doświadczenie, które pozwalało wam wygrywać tytuły w poprzednich latach. Nie, rozmawialiśmy tak po prostu, że po prostu musimy zmienić, jakby, w sensie, że musimy inaczej podejść do tego spotkania, że jest jakby, to było na początku, tam nie wiem, było chyba 8 dni do dzisiejszego meczu i nie było takiego, nie wiem, gdzieś tam wylewania żali, tylko po prostu, że nie wiem, skupmy się na pracy, bo ostatnie 8 dni zróbmy coś fajnego dla Kędzierzyna, dla klubu, dla kibiców, dla ludzi, którzy jeżdżą za tym klubem i nie strasznie im jest tam, nie wiem, 1500 kilometrów, więc to jest dzisiaj dla nich ten medal, ten puchar, bo każdego, co każdy mecz są z nami, są dopingują nas niezależnie, czy wygrywamy, czy przegrywamy i byli też z nami w tym trudnym momencie, bo trzeba powiedzieć, że to był trudny moment, bo taki lanie, jakie dostaliśmy w walce o Mistrzostwo Polski, no na pewno gdzieś tam ciężko jest zapomnieć tak z dnia na dzień. Olku, jak to się robi trzeci raz z rzędu? To jest w ogóle niewyobrażalna historia. Ani wy nie jesteście najbogatsi, no a to się zadziało. Nie wiem, ciężko mi uwierzyć w ten triumf. W tym sezonie mieliśmy wiele wzlotów i upadków, ale ta drużyna pokazała coś niesamowitego, niesamowity dar do wracania z tych problemów, wracania i w meczach, i wracania tak jak po finale Mistrzostw Polski przegranym zdecydowanie z Jastrzębiem. Także jest to coś niesamowitego i nawet ciężko opisać słowami, jak dumny jestem z tych chłopaków, z tego zespołu, ze wszystkich, którzy dołożyli cegiełkę do tego sukcesu, bo kibice też mogli w nas zwątpić, ale oni wierzyli. Nie wiem, nie mam jakiejś formuły, nie mam co ci powiedzieć na ten, jak odpowiedzieć ci na to pytanie, ale wiara, ciężka praca i atmosfera w drużynie, którą mamy, myślę, że jest, to są te rzeczy, o które zawsze dbamy i które przynoszą nam wielkie sukcesy. A co się działo w tych ostatnich 10 dniach u was w zespole po finale Mistrzostw Polski? Mieliśmy 2 dni wolnego,
Potem trenowaliśmy, spotkaliśmy się też w szatni jako zawodnicy, pogadaliśmy sobie o tym, co możemy zrobić, żeby podnieść nasz poziom sportowy przed finałem Ligi Mistrzów i założyliśmy sobie uśmiech, walkę do końca, ciężki trening, w którym będziemy musieli podnieść swoje umiejętności, podnieść swój poziom siatkarski, bo przegraliśmy zdecydowanie ten finał ligi i widzieliśmy, że potrzebujemy po prostu lepiej grać w siatkówkę. To się dzisiaj udało zrobić, ale też to, że byliśmy razem mimo tej porażki w finale ligi i wspieraliśmy się, bo dzisiaj na boisku też było parę trudnych momentów. Przegraliśmy pierwszy set, gdzieś tam nie udawało się kończyć piłek meczowych, ale w końcu udało się. Ja wierzyłem, że to jest nasze przeznaczenie, żeby dzisiaj ten mecz wygrać i nie przestawałem wierzyć. Niektórzy żartowali już, że może ten puchar trzeba było podzielić na połowę, bo i wy, i Jastrzębski no zagraliście kapitalnie, tak? Tak, myślę, że to był mecz niesamowitych emocji dla kibica, szczególnie z Polski, coś niesamowitego, jaki to był rollercoaster emocjonalny, jak wysoki był poziom sportowy. Także kibice mieli wszystko w tym meczu, bardzo cieszymy się, że to właśnie my wznieśliśmy puchar. A jeszcze raz powtórzę, jestem niesamowicie dumny z mojego zespołu. I ostatnia rzecz, czy Polska Liga jest najmocniejsza na świecie? I proszę o konkret. Patrząc na ostatnie 3 edycje Champions League, zdecydowanie aspirujemy do tego miana. Natomiast nie jestem człowiekiem, który będzie to orzekał. Najpierw chciałam Cię zapytać o jedno. Tak. Jak tam Twoje zdrowie? Bo patrzyłam na Ciebie i myślałam, momentami jest dobrze, a może być trochę gorzej w pewnych chwilach. Szczególnie, że w jednym z setów była akcja, w której widać było, że bolało. Tak, no zdrowie nasze ogólnie różnie, natomiast mamy świetnych ludzi, którzy nas podtrzymują przy zdrowiu i chwała im za to, bo ten medal także należy się im, bo jest tutaj masa ludzi, którzy pracują przy tym klubie i ich po prostu nie widać, a wykonują naprawdę kawał dużej roboty. Jeżeli chodzi o mnie, tak, noga mi uciekła bodajże w drugim secie. Myślałem, że historia się powtórzy z Modeny, gdzie skręciłem, czułem mocny ból. Natomiast myślę, że adrenalina gdzieś tutaj zagrała główną rolę i chłopaki też mówili, Benji, to jest finał. Ja wstałem, powiedziałem, że wiem, nie ma takiej możliwości, żebym po prostu odpuścił, więc ogromnie się cieszę z tego, że udało mi się wrócić. Utrzymaliśmy swoją dobrą grę, bo to był chyba set albo następny, który mieliśmy taką bardzo dużą przewagę. Już teraz ciężko mi sobie przypomnieć. Ale bardzo ciężki mecz i w sumie fajnie, bo zawsze się mnie pytają, czy pamiętasz swój najcięższy mecz w życiu i w sumie chyba będę mógł im powiedzieć, że to właśnie był ten. Twoje pojawienie się w Zaksie bardzo mocno wpłynęło na zespół. Byłeś takim elementem, którego temu zespołowi brakowało. Czułeś na sobie duży ciężar odpowiedzialności, też związany z tym, że jak grałeś fantastycznie, Zaksa wygrywała z największymi tuzami w siatkówce, kiedy było odrobinę gorzej. Pojawiały się problemy, straciliście szansę na złoto. Ja wiem, dużo się wtedy mówiło o mnie, że to ja gdzieś tam przygasłem, ale to jest sport drużynowy. Miałem momenty bardzo dobre, ale te momenty nie biorą się z tego, że to tak naprawdę ja gram rewelacyjnie. Ja gram dobrze dlatego, że chłopaki grają dobrze, bo ja sobie sam nie przyjmę, sam sobie nie wystawię, więc to jest sport drużynowy i to tak naprawdę zasługa wszystkich chłopaków, wszystkie statuetki, które każdy z nas zdobył. Są zasługą całego zespołu i mieliśmy trudny moment, ale się podnieśliśmy. Podnieśliśmy się na najważniejszy mecz tego sezonu i na naszych szyjach zawisł medal, myślę, najważniejszy. No nie myślę, tylko po prostu wiem, że najważniejszy w klubowej siatkówce. Dla chłopaków to już dla niektórych drugi, dla niektórych trzeci. Dla mnie pierwszy. I to ciężko to w ogóle opisać, naprawdę. Jeszcze to do mnie nie dociera, więc myślę, że noc będzie długa i dopiero jutro jak wstanę, to dojdzie to do mnie. Jak wstaniesz? My się nie kładziecie. No właśnie, w sumie tak. Jak wstanę pojutrze. Dobra, to zadam Ci jeszcze jedno ważne pytanie. Komu dedykujesz ten medal? Wszystkim moim bliskim, mojej dziewczynie, która zawsze mnie wspierała, mojej całej rodzinie, którzy zawsze mnie wspierali. To naprawdę była ciężka droga. Wiedziałem, że przychodząc tutaj będzie ciążyć na mnie ogromna presja, bo 5 lat grałem za granicą. I zawsze tak jest. Natomiast wiedziałem, że dołączam do zespołu kompletnego, do zespołu stworzonego ze wspaniałych zawodników, najlepszych na świecie i dzisiaj myślę, że to udowodniliśmy, a ja cieszę się, że swoją naprawdę malutką cegiełką, którą dołożyłem,
udało nam się zdobyć dwa trofea. Jednego się nie udało, ale zdobyliśmy najważniejsze trofeum i to jest najważniejsze.